Maria Kuncewiczowa tak naprawdę jest odpowiedzialna za to, kim się stałam i co stało się z moim życiem. Otóż byłam małą dziewczynką, kiedy jeździłam z mamą do domu prasy, do Kazimierza nad Wisłą. I tam, za płotem, chodziła ze swoimi gośćmi, pięknie ubrana pisarka. Mówiono mi, że jest to Maria Kuncewiczowa, autorka Cudzoziemki. Jeszcze nie rozumiałam i nie wiedziałam, co to znaczy i o co chodzi. I przechadzała się właśnie po swojej posiadłości, wspaniale ubrana, majestatyczna. Mówiła o sztuce i to była pisarka, czyli wiedziałam od dziecka, że chciałam być taka jak ona. Chciałam być pisarką, taką jak Maria Kuncewiczowa. To jest rzecz jasna dziecinna anegdota. Minęło bardzo wiele lat i sama się dziwię dzisiaj, jak bardzo ciągle jeszcze po 20 latach od śmierci Marii Kuncewiczowej jest mi ona bliska. Bliska na tylu płaszczyznach, na tylu poziomach, w tak ważnych momentach i punktach mojego życia, że tak naprawdę trudno jest mi o tym mówić. Ale no właśnie, ona ucieleśniała postać, która jest autorką książek. Potem chodziłam z mamą na kiermasze. Ona siedziała tam i podpisywała książki. I to była bodaj pierwsza osoba, która była autorką, czyli wiedziałam, że za książką, za światem niezwykłym, który pozwalał mi zapomnieć o rzeczywistości, stał człowiek, inny człowiek, autor, ona, Maria Kuncewiczowa. O Kuncewiczowej mówi się Maria Boska Kazimierska, ponieważ jej los związany był z Kazimierzem nad Wisłą. Ale tak naprawdę związany był jeszcze bardziej, jeszcze dłużej i jeszcze inaczej z Warszawą. Maria Kuncewiczowa urodziła się w Rosji, urodziła się z dala od Polski, ale z rodziców Polaków, którzy do Polski i do Warszawy wrócili. Jej pierwszy adres to adres warszawski, Sienna 19, o którym bardzo wiele pisała i do którego tęskniła. I potem kolejne adresy, o których spróbuję opowiedzieć, ten najważniejszy, gdzie spędziła całą swoją dorosłość, całą swoją literackie, całe swoje literackie bytowanie, a także małżeńskie, jako matka, pisarka, kobieta. To jest plac Trzech Krzyży, 8, mieszkania 13. Wielka kamienica, w której mieszkała przez 20 lat i z której wygnała ją wojna, którą opuściła na początku września 1939 roku. Co tak naprawdę sprawia, że Kuncewiczowa jest mi tak bliska? Nie tylko owo dziecinne przywiązanie do autora, który tworzy inne światy, ale także właściwe Marii Kuncewiczowej poczucie obcości, o którym wobec siebie jeszcze wtedy, kiedy ją poznałam, nie wiedziałam, ale które najwyraźniej gdzieś tliło się w naszym późniejszym kontakcie, a także w mojej lekturze. Ja dorastałam z Kuncewiczową. Jako bardzo młoda dziewczyna przeczytałam Cudzoziemkę. Jest to jej trzecia książka. Powstała w roku 1935. Książka, za którą dostała Nagrodę Literacką Warszawy i która sprawiła, że jej nazwisko naprawdę stało się sławne w kraju nad Wisłą i w mieście nad Wisłą.
To jest powieść niesamowita. Powieść o matce. Bohaterką jest Róża, skrzypaczka, postać wzorowana na matce Marii. Niespełniona artystka. Kobieta, która żali się życiu, która doznała krzywd i upokorzeń także na własne życzenie, która nie jest w stanie spełnić swojego marzenia o sztuce i o wielkości. Skrzypaczka, która nie zaistniała jako wielka artystka i która odgrywa się za to na świecie. Ale przede wszystkim jest to cudzoziemka, czyli osoba nie stąd. I to był pierwszy taki rys, który mnie ku Marii Kuncewiczowej skłonił, czy też do niej zbliżył. Tak pisze o Róży. Mój kraj, w Taganrogu nie chodziłam do cerkwi, tylko do kościoła. Koleżanki, kiedy pop szedł korytarzem, odsuwały się ode mnie. Polaczka. A w kościele kazania były po francusku i nikt na mnie jak na swoją nie patrzył. Do Warszawy przyjechałam, powiedzieli moskiewka, akcent kacapski i śniada jak diablica. W Petersburgu warszawska jabarysznia, nad Wołgę mąż zawiózł, grafinia ze stolicy. Artystka, a teraz na starość do Warszawy z powrotem. Znowu to samo. Pani z Kresów czy z Rosji? Bo od razu widać, że obca. Czyli obca, czyli cudzoziemka, czyli ktoś, kto musi walczyć o swoje miejsce tam, gdzie się znalazł. Taka była Kuncewiczowa. I kiedy teraz patrzę na mój z nią związek z takiej perspektywy bardzo wielu lat, myślę sobie, że ja sama też tak się czuję. Również z powodu mojej żydowskiej historii, żydowskiego losu mojej matki, o którym dowiedziałam się późno. Nie wtedy jeszcze, kiedy widywałam Marię Kuncewiczową za płotem i nie wtedy, kiedy czytałam Cudzoziemkę. Kuncewiczowa mówiła o sobie, że ma duszę lokatorską i przez całe swoje życie zmieniała miejsca zamieszkania, bardzo dużo podróżowała i przed wojną, i wojna tak naprawdę wygnała ją z kraju. Była przez ponad 20 lat na emigracji, ale wróciła i wielokrotnie mówiła, że bardzo ważny i bardzo niezwykły jest w jej życiu ów dziwny związek, niezwiązek między tym, co wszędzie, ciekawość tego, co wszędzie, i ciekawość i przywiązanie do tego, co tutaj. Czyli była podzielona między kraje, języki, wyspy. Ciekawość wiodła ją po świecie, a jednak cały czas ciążyła do gniazda. I teraz, co było tym gniazdem dla Marii Kuncewiczowej? Czy to była Warszawa? Czy był to Kazimierz Dolny nad Wisłą, do którego zawiózł ją jej mąż Jerzy Kuncewicz w latach 20. zeszłego, 20. stulecia i pokazał jej owe żydowskie miasteczko, do którego wówczas zjeżdżali artyści pod wodzą Tadeusza Pruszkowskiego i pisarze. I było to miejsce bardzo inne od Warszawy i warszawskości, z drugiej strony bardzo egzotyczne, do którego ciążyli artyści przez ową barwność i przez to, że właśnie, jak mówił inny żydowski pisarz, że Wisła dla nich mówiła po żydowsku. Kuncewiczowa z jednej strony chciała tam być, z drugiej strony było to jej miejsce nieznajome, ale oswoiła je w Dwóch Księżycach, książce, którą wydała jeszcze przed Cudzoziemką i która była
niezwykłą opowieścią właśnie o tym, że miejscu, gdzie współżyli i byli razem Polacy i Żydzi, miejscu, w którym Jerzy Kuncewicz, człowiek, którego poślubiła mając 20 kilka lat, z którym miała jedynego syna i z którym przeżyła lat 60, z którym pochowana jest na kazimierskim cmentarzu pod wielkim dębem z widokiem na Wisłę. Ten człowiek wybudował dla niej dom. To była najpierw mała chatka, ale Jerzy Kuncewicz chciał ofiarować kobiecie, którą kocha, wszystko, co mógł najpiękniejszego, wobec czego zbudowali dom na końcu wąwozu Małachowskiego, który to dom istnieje do dziś, który jest miejscem pamięci Marii i Jerzego Kuncewiczów. I to było to jej gniazdo. Ona z wielkim zdziwieniem mówiła o tym, że nagle oto ma miejsce, do którego może wracać. Z Kazimierza wyjechała z Polski we wrześniu 1939, na samym początku września, i do Kazimierza wróciła po latach emigracji we Francji, Anglii i Ameryce. Ten dom został odzyskany, tak jak została odzyskana polska dusza Marii Kuncewiczowej, która nigdy nie przestała być jej polską duszą, ale jednak była przez lata całe rozpisywana na inne kraje i inne języki. Maria Kuncewiczowa miała być śpiewaczką. Tak chciała jej matka, która kochała muzykę i której muzyka nie przyniosła oczekiwanej nagrody. Jednak mimo sukcesów w śpiewie, który uprawiała, śpiewaczką nie została. Uważała, że ten zawód sprawia, że jest za bardzo zależna od innych ludzi. Pisanie wydawało jej się bardziej intymne, a z drugiej strony pozwalało jej w sposób bardziej zmysłowy, bardziej szczegółowy opowiedzieć świat. Ona mówiła zawsze, że jej pisarstwo bierze się z tego, co ją boli, co ją niepokoi, i dopóki tego nie rozwiąże w słowach, wówczas nie może się pogodzić z tym bólem czy z tą niewygodą. I stąd się bierze jej pisanie, jej wczesny debiut, opowiadanie Bursztyny. Potem bardzo ważne książki, także myślę dziś dla kobiet, Przymierze z dzieckiem, które pisze po narodzinach pierwszego i jedynego syna Witolda, i potem Twarz mężczyzny. To były książki jeszcze przed Cudzoziemką, która przyniosła jej sławę, które mówiły o bardzo kobiecych, zmysłowych, niezrozumiałych także dla niej pytaniach, które się nasuwały u początku życia kobiety. Jak to jest się zakochać? Jak to jest nosić w sobie dziecko, życie? Szczególnie ta książka bardzo bulwersowała czytelniczki, ponieważ Kuncewiczowa mówiła, że ona nie wie, co się w niej rodzi i nie wie, tak, kocha, ale to jeszcze nie jest człowiek, więc nie ma owej specjalnej, emocjonalnej więzi i nie wiadomo, jak to się potoczy. Poza tym, że Maria Kuncewiczowa była wybitną pisarką, powieściopisarką, która zostawiła pewne powieści psychologiczne, które w historii polskiej literatury zostaną, myślę głównie o Cudzoziemce. Proszę zauważyć, że to jest 35 rok. W 37 dostaje Nagrodę Miasta Warszawy. To jest bardzo, bardzo dawno. Ale potem przez bardzo wiele lat uprawiała pisarstwo, które dziś w XXI wieku może się wydać no właśnie współczesne. A mianowicie były to fantomy, klucze, natura. To były takie kartki z życia. To były dotknięcia rzeczywistości,
które były świadectwem jej zdziwienia światem, były opowieścią o pejzażu, pejzażu zarówno geograficznym, jak i człowieczym. To były takie dotknięcia, jak potem, dużo później, Julia Hartwig mówiła, takie błyski, z tym, że u Hartwig błyski były poezją czystą i krótką. U Marii Kuncewiczowej są kartkami z kalendarza, ale dziś nadal ta proza wydaje się niezwykle czytelna i niezwykle aktualna. Co ona pisze w kluczach? Klucze są bardzo ważne, ponieważ klucze są wytrychami do świata, którego nie ma. Otóż oto są te klucze. Leżą przede mną pod oknem, wychodzącym na ulicę Paryską w dzielnicy Montparnasse. Ten największy otwiera klatkę schodową, po której ogień zszedł ze strychu do piwnicy i ani jednego stopnia za sobą nie zostawił. Ten drugi otwiera windę. Jej zardzewiały szkielet wpuszcza do wnętrza tylko wiatry, deszcz i obojętne spojrzenia. Trzeci otwiera mieszkanie. 20 lat zdradzonych mieszka w nim bez dachu. Wszystkie moje klucze są kluczami do próżni. Tak myśli ktoś, tak sądzę, kto potrafi spojrzeć na swoje życie z odległości i zobaczyć je w jakimś takim panoramicznym obrazie. Czyli widziała Sienną 19, plac Trzech Krzyży 8, mieszkania 13, Kazimierz, Tułaczkę i powrót. Dla mnie Kuncewiczowa jest, jak już powiedziałam, Matką Boską Kazimierską i tam przynależy. Ale ona sama o sobie mówi, że przynależy do Warszawy, zarówno sercem, duszą i piórem. I tutaj dowodem tego jest przede wszystkim tom Dyliżans Warszawski, jak wszystkie moje książki Kuncewiczowej, niezwykle zczytane. Kiedyś jeszcze były takie obwoluty na książkę. I fragment z Dyliżansu. Dyliżans jest opowieścią o przedwojennej Warszawie, którą polecam wielbicielom Warszawy, warszawianistom, tym wszystkim, którzy wiedzą, że to miasto trzeba czytać warstwami, że to miasto jest tym, głównie tym, nie tylko, ale czym było w przeszłości. Ja pamiętam, że sama wstydziłam się Warszawy przez bardzo wiele lat. Uważałam, że to jest miasto brzydkie. I dopiero w momencie, kiedy zorientowałam się, że Warszawa jest pod spodem, że Warszawa jest tym, co było, ponieważ została starta z powierzchni ziemi i zniszczona. Natomiast to, co było, ją tworzy. I Dyliżans Warszawski Kuncewiczowej o tym także opowiada. Ona dotyka miejsc, nie tylko owej wspaniałej Siennej 19, wiadomo, to jest dom jej dzieciństwa, więc specjalnie go traktuje, ale opowiada też o innych miejscach. Opowiada na przykład o Nowym Świecie. Przeczytam fragmenty. Nowy Świat. Nowy Świat, jakże słusznie, poświęcono szczęściu. Tu najwięcej kolektur, najwięcej kin i fryzjerów damskich. Wszyscy wiedzą, jaki jest związek loterii i kina ze szczęściem. Loteria może dać bogactwo. Kino pokazuje sny ludziom samotnym oraz godzi zjawą bezdomnych kochanków.
Nie wszyscy natomiast rozumieją, jak potężnymi szafarzami szczęścia są fryzjerzy. Ile oni światła wnoszą w egzystencję kobiet. Każdy pomyśli, że chodzi o wieczną ondulację, o masaże, o kremy, o to, że estetyka często z powodzeniem zastępuje piękność i że mężczyźni lubią uczesane kobiety. Owszem, ale jednak najważniejsze jest doraźne, samowystarczalne szczęście, które klientka u fryzjera może wygrać na każde żądanie, bo może je osobiście odegrać i może sama w nie na godzinę uwierzyć. I teraz owa ukochana Sienna. Otóż rodzice Marii Kuncewiczowej wrócili z Rosji. Wrócili na Sienną. I teraz pisze ona w fantomach. Tak. Po życiu spędzonym w 2/3 gdzie indziej, tych dwoje wróciło do ojczystych korzeni, wioząc ze sobą skarb syna, 17-letniego maturzystę. To był kochany brat Marii Kuncewiczowej Aleksander i późną córkę, żeby zapewnić im los prostszy od swojego. Poza tym matka przywiozła perski dywanik, pianino z Beethovenem, wytrawionym w czarnej płycie szklanej, serwantkę, stolik do kart, francuski zegar, kilka kaukaskich klamer i kindżałów, kilka naszyjników z syberyjskich kamieni, jakieś pudełeczka z szylkretu, portret ojca malowany przez kolegę z pułku, medalion przedstawiający Erosa i Psychę, wydanie paryskie Maria przez Malczewski, skrzypce i kompletny strój ślubny mojej babki. Więcej nie pamiętam. Pamiątki ojca były cięższe. Przyprowadził z nadwołgi nad Wisłę monumentalną umywalnię z murowanymi blatami. Tym cenną, że posiadała zbiornik na wodę i kran. Poza tym wiele dzieł matematycznych, encyklopedię Olger Branta, słownik Lindego, księgę przysłów polskich i tak dalej, całą wielką bibliotekę z Mickiewiczem, Tołstojem, Turgieniewem i polską klasyką. Wszystko to zostało przeniesione na Plac Trzech Krzyży, kiedy wprowadziła się tam Maria z rodziną w roku 18 i do 39 została. Co jeszcze łączy mnie z Marią Kuncewiczową? Był taki moment w moim życiu, kiedy się zorientowałam, jak bardzo ważne są książki i jak niezwykłą umiejętnością jest czytanie. I uważałam, że sama to wymyśliłam, że to jest moje odkrycie. Potem przeczytałam podobną refleksję u Kazimierza Brandysa, który mówił, że książki pozwalają mu przeżywać losy bardzo wielu ludzi i tak naprawdę nic go to nie kosztuje, poza kosztem emocjonalnym. I tutaj nagle po całym moim życiu spędzonym z Marią Kuncewiczową, czy w jej bliskości, odkrywam podobne odkrycie w jej fantomach. A mianowicie pisze tak: sztukę czytania zawdzięczam Jadwidze Chrząszczewskiej i Cecylii Niewiadomskiej. Sztukę czytania, czyli nieobecności. Bo tak się stało, że już nie musiałam pędzić w dół po schodach, ani wyglądać oknem, ani wybiegać z bramy, ani chować się za wieszak w przedpokoju, żeby być gdzie indziej. I to jest ta niesamowita umiejętność bycia gdzie indziej poprzez lekturę, poprzez książkę, poprzez to, czemu ona potem jako pisarka poświęca życie, czyli tworzy światy, ponieważ nie potrafi inaczej, ponieważ śpiew jej artystycznych spełnień
nie zaspokaja. Tworzy światy, w które wchodzą inni ludzie po to, żeby wzbogacić świat własny i żeby przeżyć coś, co jest zupełnie niezwykłe i czego we własnym życiu nie doznali. I ona pisze tak: odkąd pani Chrząszczewska i Niewiadomska wprowadziły mnie w świat nieprawdziwy, świat prawdziwy zbrzydł i rozpadł się, a razem z nim zginęła Marylka, siostra Aleksandra, córka Józefa matematyka i Adeliny skrzypaczki, wnuczki różańcowej babci, lokatorka spod siódmego w kamienicy Nasiennej 19. Obit, Marylka, fantom natus est. I stąd są fantomy, stąd jest tytuł książki eseistycznej, książki, która poprzedza tak naprawdę miesiące Kazimierza Brandysa. To są refleksje, to są spostrzeżenia, to są kartki spostrzegania świata. To są właśnie fantomy. Pamiętam, że kiedy zobaczyłam ją po raz pierwszy, to było takie niezwykłe, że była bardzo pięknie ubrana, umalowana. Perły, manikur, pierścionki. Była skończenie piękną kobietą. Ja myślałam, że pisanie i bycie pisarzem na tym polega. Potem musiało minąć wiele lat, żebym się dowiedziała, że jest jednak zupełnie inaczej i owa wielkość i wyniosłość i ważność, która bije z pierwszego spojrzenia na pisarza czy pisarkę, tak naprawdę nie ma nic wspólnego z obrazem rzeczywistym, który jest mozołem, jest trudem, jest wielkim mocowaniem się ze słowem. Maria Kuncewiczowa, poza tym, że nauczyła mnie cierpliwości i sposobu zachwytu nad światem, nauczyła mnie też pokory. I to była trudna lekcja i długa lekcja i pamiętam, że nie od razu się jej poddawałam. A teraz byłam przy niej, kiedy pisała listy do Jerzego, i było to niezwykłe doświadczenie, ponieważ słowa nagle dotykały rzeczywistości, której ja wówczas nie rozumiałam, zrozumiałam dużo później, ale ona czytała te teksty co wieczór, schodząc ze swojego piętra do salonu, do huculskiego pieca, który ciągle tam był i stał, zamówiony przez Jerzego Kuncewicza jeszcze przed wojną. I pisała tak: Jerzy, jak mam sobie wyobrazić tę przestrzeń, czy ten żywioł, czy ten byt, gdzie ty teraz jesteś? Patrzę na to samo, co kilka miesięcy temu i przez 60 lat przedtem patrzyliśmy razem i widzę co innego. Wisła płynie i niebo smuży obłokami, promieniami, wspomnieniami, czuciami, ale tylko na wierzchu, bo tam gdzieś głęboko na dnie leżysz ty w swoich najlepszych, ciągle jeszcze nowych bucikach, w twoim najlepszym ubraniu i z różańcem z czarnych i białych kryształków. Nie godziła się na jego śmierć, buntowała się i tylko słowem potrafiła oswoić nieobecność, pustkę i wyrazić właśnie ten bunt. Popołudniami przy kominku w domu pod wiewiórką, który kupił dla niej jej mąż i który musieli porzucić przez wojnę, tak pisała: ach Jerzy, te moje listy do ciebie coraz bardziej zamieniają się w korespondencję z sobą samą, w
skrzypienie wierzby, która utraciła jeden pień i stała się kaleka. W milczeniu, które mnie otacza, kłębią się słowa i zdarzenia, rzekomo bez związku. Tymczasem ja coraz głębiej odczuwam ukryty związek wszystkiego ze wszystkim. Bo i po cóż mi było wyławiać z ciszy pałac, magnolie, ruiny, ścieki. Ja wtedy pierwszy raz zobaczyłam kogoś, kto w tak dramatyczny i jednoznaczny sposób trzyma się słów, ponieważ te słowa pozwalają mu przeżyć kolejny dzień i pozwalają mu być przy kimś, kogo nie ma, na pogrzebie którego była ona i inni. A tymczasem przez to, że przez te słowa jest powoływany, on nadal istnieje. Mówiła: niedługo przestanę do ciebie pisać, bo mój ludzki słownik się kończy i ręka drży. Wróciłam znowu ze szpitala. Już trzecia reanimacja. A wiadomo, że do 3 razy sztuka. Czas się streszczać. I rzeczywiście umarła jakiś czas później. Odeszła w swoim miejscu i mówiła do Jerzego: Jerzy, lokatorze nieskończoności, będę twoją sublokatorką niesforną. Wróciła do swojej ulubionej formy bytu, do duszy lokatorskiej, do duszy, która zwiedza świat, ale może go zwiedzać i zwiedza go szczęśliwie dlatego, że wie, że ma gniazdo, wie, że ma adres. Adres Warszawa, adres Kazimierz. Ciągle się dziwię, jak bardzo po tylu latach Maria Kuncewiczowa jest mi bliska, jest we mnie i to nie tylko dlatego, że zetknęłam się z nią jako dziecko, a potem jako zbuntowana nastolatka, a potem byłam świadkiem jej odchodzenia. Pisałyśmy do siebie listy, listy ważne dla mnie. Wierzę, że być może ważne dla niej. Mam na jej książkach, które tutaj zapełniają moje półki, kilka dedykacji. Nazwała mnie, co jest chyba najważniejszym wyróżnieniem, kompatriotką z Księżyca. To jest dedykacja na dwóch księżycach, czyli kimś, kto jest jednak jej bliski na tych dwóch księżycach, polskim i żydowskim, warszawskim i kazimierskim. Jeszcze dwa fragmenty jej słowa, pisane ręką bardzo już słabą, bardzo niepewnie trzymającą się podłoża papieru, ale jednak ciągle jeszcze. To jest dedykacja na rozmowach z Marią Kuncewiczową, bardzo pięknym wyborze zrobionym przez Helenę Zaworską. I Maria Kuncewiczowa pisze to w lipcu 1986 roku. Agato miła, brakuje tu ciebie i nie wiem, czy zdołałybyśmy tak obficie różne dziwności roztrząsać głosem, bo obie wolimy pisać niż mówić. Więc dziękuję ci za twoje piękne listy, a zwłaszcza za radę, żeby się jednak do słów nie zniechęcać. I tych mówionych, i tych pisanych. Bo póki słów, póty życia. Całuję cię bardzo serdecznie, Maria Kuncewiczowa. To mogłaby być puenta. Póki słów, póty życia. Ale jest jeszcze późniejszy list Marii Kuncewiczowej, która wydaje się martwić
moimi nastrojami i tym, że tak bardzo współodczuwam jej cierpieniu. To jest list z 14 października roku 87, czyli trochę mniej niż 2 lata przed jej śmiercią. Pisze tak: Agato, moja śliczna, utalentowana prząśniczka szczęśliwego życia, proszę Ciebie najczulej, odrzuć smutki i niedosyty, jak zabłocone kalosze. Nie grzesz grymasami na temat losu. Ja zaczynam tę odporność w sobie wyrabiać, zbliżając się do 90. Na Boga nie czekaj na radość, bierz ją gdzie się da. Teraz u mnie brzozy się ozłociły, a graby poczerwieniały. Są przecież jakieś parki i ogrody i nadzieje i ludzie w Warszawie. I teraz coś, co jest bardzo ważne i o czym stale pamiętam. Nie piszmy do siebie. Jesteśmy zaraźliwe. Kiedyś pod jakąś lampą, przy okienku na inny świat, uściśniemy się znowu. Maria Kuncewiczowa. Jesteśmy zaraźliwe. Zaraźliwe smutkiem, chciała powiedzieć. Ale dla mnie w moim życiu już teraz nie krótkim, nie tak długim jak jej, ten związek jest niezwykle ważny i owo zarażanie się jest nie tylko przenikaniem się smutku, ale także zachwytu, ponieważ Kuncewiczowa do końca nie mogła się doczekać poranka, żeby móc znowu się zachwycić. Była dekoratorką życia. Jeśli nie było pięknego wschodu czy zachodu słońca, robiła bukiety. Słuchała muzyki. Muzyka była dla niej ważna przez matkę, przez jej własne muzyczne niespełnienie. Szukała stale źródeł i możliwości zachwytu. I w tym była młoda, i w tym była piękna, i w tym była twórcza. I o tym też zawsze mówiła, że nie ma starości, dopóki jest się twórczym i dopóki mamy w sobie zdolność, możliwość, chęć, ochotę zachwytu.